Samolot AN-26, radziecka konstrukcja, ten dokładnie model, latał w eskadrze 13 Pułku Lotnictwa Transportowego w Krakowie, 1509, popularnie zwany Pueblo, do oblotów systemu PRMG, wykorzystywanych do Su-22. Silnik turbośmigłowy, co ciekawostką jest, w tym samolocie są trzy silniki. Tutaj mamy silnik RU-19A300 odrzutowy, używany jako APU, jak również silnik wspomagający do startu. 900 kg ciągu generowało około. Bardzo podobna konstrukcja jak silnik od samolotu TS-11 Iskra. Ten samolot jest na armejskich znakach. Jest gotowy praktycznie do lotu. Tutaj mamy tylnią rampę załadowczą, akurat zamkniętą, z podstawką. Silniki AI, dwa silniki AI-14 i RU-19A300. W tych miejscach, co ciekawostka, są węzły mocowania pylonów zewnętrznych, dwa takie pylony. Ten samolot był przystosowany do przenoszenia bomb. Tutaj mamy miejsce, w którym zasilanie do belki można było podłączyć i takie dwie bomby po każdej stronie, razem cztery bomby można było zamontować. Tutaj mamy kopułkę nawigatora ze zdemontowanym niestety celownikiem, ale tu pozostały jeszcze kreska, którą nawigator wykorzystywał podczas zrzutu desantu, i mocowanie tutaj niestety już nieistniejącego celownika kolimatorowego, a tutaj instalacja na trysku spirytusu do odladzania. Ten samolot jest w wersji jakby terenowej, ma założone większe koła do lądowania, większe średnice do lądowania w terenie przygodnym na lotniskach trawiastych. Tutaj widzimy, że zamyka się osłona podwozia po wysunięciu. Wyjście awaryjne, tam dajnik ciśnienia, dajnik kątów natarcia. Tutaj słyszymy pracę systemów. W uprzejmości mechaników zostało podłączone napięcie. A teraz zajrzymy do środka. Rampa, którą widzieliśmy z zewnątrz, tu jeszcze niezdemontowane światełka do zrzutu desantu z lewej, prawej strony. Suwnica, tam z tyłu również lampki desantowe. Otwieranie rampy, a również hydrauliczne, ręczne otwieranie rampy w pozycję desant lub jako trap najazdowy. Teraz przejdziemy do kabiny. Tutaj jeszcze ciekawostka, taka półka z lewej strony awionika, cała, już z GPWS-em. Kiedyś była pełna, teraz już samolot został doposażony i część zdemontowana. Tutaj ciekawa rzecz, to jest obsługa wciągarki. Technik zakładał sobie to przed sobą i podpinał się tym kablem do wciągarki. Wtedy można było ładunek. A teraz to, co najważniejsze, kabina, miejsce nawigatora. Tutaj niestety już nawigator nie latający. Miejsce nawigatora zostało jakby zlikwidowane. Cała wynika, czyli mamy tu radiostację. I wszystko, co trzeba do nawigacji, jest już z przodu. Już piloci zajmują się tym. Tu mamy wyposażenie od lewej strony. Pokażę, jak to wygląda. Maska. Tutaj sterowanie przednim kołem. Ciekawy taki zawór. Tu już część wyposażenia Bendix King. Wszystko już jest w stopach. VVI elektroniczny. I tak jak wspominałem, tutaj część silnikowa, tutaj sterowanie zaworami paliwa,
No i tak jak mówiłem, trzy silniki. Raz, dwa, trzy. W prawej gondoli silnik. Tutaj mamy te dwie czerwone awaryjne hamowanie. Tutaj czerwony przełącznik to szasy, czyli sterowanie podwoziem, sterowanie klapami. Dwa duże kółka to trymer. No i tu dalej mamy prawy pilot. Horyzonty radzieckie AGD, ale już wysokość w fitach. Vertical velocity w stopach na minutę. I tu prawa strona sterowanie tutaj z systemem przeciwoblodzeniowym w tym miejscu. I tutaj klimatyzacją. Bardzo ciekawe jest to, co znajduje się jeszcze jeden członek załogi, w wojsku latało 5, tutaj radiooperator, który niestety latał tyłem, i całe sterowanie prądami, jak również wszystkie AZS-y, włączniki wszystkich systemów. 5 ludzi w kabinie latało, tutaj składany fotelik, to się rozkładało, po środku siedział technik pokładowy, czyli 5, nawigator, 2 pilotów, technik pokładowy, radiooperator. Bardzo fajnie to wygląda, dużo przyrządów, przycisków. AN-26. Ta wersja dokładnie tego samolotu była specjalnie doposażona w system, tak jak wspominałem, do oblotu systemu PRMG wykorzystywanego przez Su-22. Tutaj na prawej stronie znajdowało się miejsce mocowania. Cały ten sprzęt można zobaczyć w Muzeum Lotnictwa w Krakowie. Stoi tam. Niszczeje niestety na zewnątrz blok wykorzystywany do oblotów. I jeszcze raz przedział desantowy. Tutaj na boku te kreski, które są namalowane, to są kolejność żeber oznaczona i miejsce rozmieszczenia. Po tym rozmieszczało się ładunek na samolocie transportowym. Umieszczenie środka ciężkości danego ładunku odbywało się na zasadzie właśnie też tych linii, położenia, obliczenia wagi, środka ciężkości i mocowanie do pokładu. I taka to krótka wizyta w samolocie AN-26, 1509 dokładnie, latające Pueblo, czyli obloty systemów naprowadzania. Tu jeszcze raz dźwig, szyna i taka to krótka historia samolotu. Tutaj bardzo fajny motyw, tutaj też potrzebna rzecz. O, taki to stołeczek. W tym miejscu znajdował się tak zwany kipitielnik i termos. Można było zagotować wodę w czasie lotu. Miejsce toalety niestety już puste. Kiedyś było. Została zdemontowana. No i krótka wizyta. Dzięki uprzejmości naszych kolegów jeszcze z pułku krakowskiego. I jeszcze raz z zewnątrz. Piękny samolot. Okay,